Witam zebranych gości na uroczystej zbiórce z okazji przekazania samochodu pożarniczego Renault Trafic do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie. Gospodarzem uroczystości jest Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie. Uroczystość rozpocznie się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości drucha Krzysztofa Szerszeń, druhowi Marcinowi Kiedewicz, prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego w Bobrowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Pododział wysokość! Pododział na prawo! Patrz! Druhu prezesie, dowódca uroczystości, druh Szerszeń, melduje druh Ochotniczej Straży Pożarnej na uroczystej zbiórce z okazji przekazania samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Bobrowie. W tej chwili nastąpi odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o zabranie głosu przez drucha Krzysztofa Ćwikińskiego, prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie. W imieniu Zarządu OSP z okazji przekazania samochodu pożarniczego SKLW Renault Trafic dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie chciałbym serdecznie przywitać panią Annę Gębicką, która dojedzie do nas z lekkim opóźnieniem, starszego brygadiera Andrzeja Góreckiego, komendanta powiatowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Druhów jednostki OSP w Bobrowie. Pana Pawła Klonowskiego, wójta gminy Bobrowo. Pana Ryszarda Wodarczyk, przewodniczącego Rady Gminy Bobrowo wraz z radnymi gminy Bobrowo. Drucha Marcina Kiedewicza, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Bobrowie. Prezesów i naczelników zarządów OSP z terenu gminy Bobrowo. Księdza proboszcza Romana Dobrzewińskiego. Panią Żanetę Karbowską, przedstawiciela KRUS.
panią Grażynę Kadłubowską, sołtysa wsi Bobrowo, panią Danutę Dylewicz, sołtysa wsi Wichulec, panią Zuzannę Stefańską, sołtysa wsi Chojno, panią Mirosławę Załęską, sołtysa wsi Małki, panią Benedyktę Ćwiknicką, przewodniczącą KGW w Bobrowie. Witamy prezesa Stowarzyszenia Aktywna Gmina, a zarazem naszego kronikarza, panią Agnieszkę Kowalską. Witam mieszkańców i sympatyków naszej jednostki. Panie komendancie, panie wójcie, druhny i druhowie, szanowni goście. Ochotnicza Straż Pożarna Bobrowie powstała w 1919 roku, kiedy wieś pomorska była pod zaborem, a pożoga wojenna zbierała krwawe żniwo. Założycielami było miejscowe społeczeństwo, natomiast władzę w OSP sprawowali mieszkający tutaj Niemcy. W momencie powstania Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i wyzwoleniu Pomorza stopniowo władzę przejęli Polacy. Trudno powiedzieć, kto był pierwszym prezesem, natomiast najstarszym prezesem był druh Stanisław Żukowski, który objął tę funkcję w 1924 roku i piastował nieprzerwanie do 1939 roku. Po wyzwoleniu prezesem został Jan Wójcik, a od 1949 roku funkcję tę przejął druh Józef Cichański. Najstarszym komendantem był druh Czesław Kwiatkowski. Po jego śmierci do 1939 roku komendantem był druh Konrad Bielicki, miejscowy kowal. Po wyzwoleniu naczelnikiem był druh Stanisław Wroniuk, a następnie druh Orzeł Henryk. Na początku swojej działalności jednostka posiadała bardzo prosty sprzęt jak bosak, łomy, tłumice. Natomiast w 1927 roku otrzymała sikawkę ręczną marki Gustav Ewald. Po wojnie straż dorobiła się motopompy, samochodu Star, a następnie samochodu Żuk. Jednocześnie rozwijała szeroką działalność w pracach na rzecz środowiska. Do najważniejszych inicjatyw należała budowa poprzedniej remisy łącznie ze świetlicą wiejską. Placówka ta służyła wsi do 1978 roku. Z inicjatywy strażaków i zarządu OSP Bobrowo wystąpiono do władz gminy Bobrowo, gdzie przy pełnym poparciu wczesnego naczelnika gminy Leonarda Kowalskiego zdecydowano o budowie nowej strażnicy OSP z salą widowiskową i pomieszczeniem dla działalności kulturalnej. Radni Gminnej Rady Narodowej uchwalili dodatkowo 1% funduszu gminnego na budowę w ramach czynu społecznego gminnej remizy Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie. W nowo powstałym obiekcie na remizę OSP przeznaczono 3 pomieszczenia, tak jak garaże na 2 samochody bojowe oraz sprzęt PPOSZ i pomieszczenie biurowe oraz gospodarcze. W uznaniu za zasługę za 60-letnią działalność społeczeństwo 20 sierpnia 1988 roku w dniu otwarcia remizy i pozostałych obiektów ufundowało sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie. Kolejny ważny do odnotowania fakt to przekazanie przez rejonową komendę straży w Brodnicy samochodu bojowego Star 25 w miejsce samochodu Żuk. W dniu 15 listopada 1994 roku na zebraniu sprawozdawczym podjęto uchwałę o zmianę samochodu bojowego w związku z użyciem technicznym. Postanowiono zakupić samochód Star 200 z przeznaczeniem do karoserowania. Dokonano zbiórki pieniędzy wśród mieszkańców wsi. Uzyskano też dofinansowanie od Zarządu Głównego OSP RP i Urzędu Gminy w Bobrowie na karoserowanie wozu bojowego. 15 czerwca 1996 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego samochodu oraz nadanie w dowód zasług za społeczną i ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Srebrnego Medalu Zasługi dla Pożarnictwa z okazji 75-lecia OSP Bobrowo. Zgodnie z uchwałą Zarządu OSP Bobrowo dnia 29 marca 2008 roku na zebraniu założycielskim powołano młodzieżową drużynę pożarniczą. W skład drużyny weszło 7 chłopców i 6 dziewcząt, bardzo zainteresowanych działaniami OSP. Inicjatorami powołania MDP byli Marta Ćwiklińska i Remigiusz Lipiński. Opiekunami drużyny MDP zostali druhowie Leonard Kowalski i Jan Kadłubowski. W 2016 roku został nam przekazany ciężki samochód ratowniczy gaśniczy marki Jelcz z OSP z Gnieboty.
29 czerwca 2019 roku obchodziliśmy stulecie naszej jednostki. Dowód za zasługi społeczną i ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczył sztandar złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 16 grudnia 2021 roku zostaliśmy włączeni w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka SP Bobrowo liczy 42 druhów, 24 druhów posiada szkolenia ratowniczo-gaśnicze, w tym 3 kobiety. Uroczystość dzisiejsza to kolejny rozdział, który na stałe zapisze się w naszej historii, która trwa nieprzerwalnie od blisko 104 lat. Otrzymany samochód SLKW Renault Trafic jest efektem starań wielu osób i instytucji, gdzie dzięki dofinansowaniu w kwocie 20 tysięcy złotych z Fundacji PKP, 15 tysięcy dotacji z Urzędu Gminy Bobrowo, 14 tysięcy złotych z Funduszu Sołeckich Wsi Bobrowo, Wądzyn, Czekanowo, Chojno, Wichulec, a także wkładu własnego SP Bobrowo w kwocie 11 tysięcy złotych. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę samochodu strażackiego. Dziękuję pani minister Annie Gębickiej, wójtowi gminy Bobrowo, panu Pawłowi Klonowskiemu wraz z radnymi gminy Bobrowo, sołtysom i mieszkańcom za przykładną współpracę oraz udzielaną pomoc i wsparcie, które wpływa na rozwój naszej jednostki. Na zakończenie dziękuję wam, drodzy druhowie, MDP i mieszkańcy naszej wioski oraz sympatycy, gdy bez waszego zaangażowania i determinacji niemożliwy byłby rozwój tej jednostki. Data 23 września 2023 roku utkwi długo w naszej pamięci. Niech zawsze przyświęcają nam słowa, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dziękuję. Szanowni Państwo, zza zakrętu wyłania się kolumna wozów strażackich, na końcu której zmierza nowy wóz. Przyjrzyjmy się paradzie wozów strażackich oraz powitajmy wspólnie nowy wóz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie Renault Trafic. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do kolejnej części uroczystości, podczas której nastąpi przekazanie samochodu SKW Renault Trafic jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie. Pod oddział Bezpośc! Do wręczenia kluczyków samochodu pożarniczego! Wystąp! O wystąpienie proszę drucha Krzysztofa Ćwiklińskiego, prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie oraz drucha Marcina Kmińskiego, naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie,
O przekazanie pojazdu i wręczenie kluczyków proszę pana starszego brygadiera Andrzeja Góreckiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. W imieniu pani Anny Gębickiej poproszę panią Żanetę Karbowską oraz pana Pawła Klonowskiego, wójta gminy Bobrowo. W tej chwili nastąpi poświęcenie pojazdu. Proszę księdza proboszcza Romana Dobrzewińskiego parafii Bobrowo o poświęcenie pojazdu. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pan z wami, módlmy się. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłu twojej woli, spraw, aby ten pojazd, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dobru, pracy i bezpieczeństwu strażaków spieszącym na pomoc i ratunek ludziom. Za stawiennictwem Matki Niepokalanej i świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie strażaków, którzy będą korzystali z tego pojazdu od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego zadania i uratować od nieszczęścia. Pobłogosław, Panie, ten pojazd dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeszcze modlitwa. Wypraszając orędownictwo świętego Krzysztofa, patrona kierowców, prośmy miłosiernego Boga w intencjach Kościoła, świata oraz wszystkich poruszających się po drogach. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, osoby zakonne, poświęcające swoje życie na służbę Bogu i Kościołowi, aby były prawdziwymi świadkami Bożego miłosierdzia w świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich użytkowników dróg, kierowców, motocyklistów, rowerzystów, pieszych, aby unikali wszelkich przejawów agresji, potrafili opanować pokusę prędkości, zawsze zachowywali trzeźwość i kierowali się duchem chrześcijańskiego miłosierdzia wobec innych. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zaangażowanych w sprawę bezpieczeństwa na drodze, a szczególnie za policjantów, strażaków, służbę zdrowia, instruktorów i egzaminatorów jazdy, aby swoją pracą służyli dobru całego społeczeństwa. Ciebie prosimy.
Módlmy się za naszą ojczyznę, aby panowała w niej zgoda i ład moralny, a rządzący zawsze stawiali na pierwszym miejscu dobro naszej ojczyzny i jej obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tu zebranych, abyśmy doświadczywszy Bożego miłosierdzia w naszym codziennym życiu, potrafili kierować się miłosierdziem wobec innych. Ciebie prosimy. Ojcze miłosierny, wysłuchaj naszych modlitw zanoszonych przez stawiennictwo świętego Krzysztofa, niosącego Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas... Szczęść Boże strażakom. W tym momencie nastąpi próba techniczna pojazdu polegająca na uruchomieniu silnika pojazdu oraz świateł alarmowych i sygnałów dźwiękowych. Proszę teraz o zabranie głosu starszego brygadiera Andrzeja Góreckiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Ja dużo nie zajmę czasu. List okolicznościowy przekażę na ręce prezesa. Ja tylko chciałbym podziękować wszystkim, którzy się złożyli na ten samochód. Naprawdę z mojego punktu widzenia jako komendanta powiatowego, ja chciałbym, żeby wszystkie straże miały nowe samochody. Piękne, nowe, dwa, trzy, cztery, ile tylko byście sobie życzyli. Bo to z naszego punktu widzenia operacyjnego jest dla Was, mieszkańcy, najlepsze, co może być. Ten samochód, no wiadomo, nie jest może nowy, ale strażacy go używają, ale to dla Was jest. To, czy ten samochód będzie w Bobrowie, czy w Nierzywięciu, to jest wszystko dla ludności lokalnej. Tu nie ma żadnej prywaty, nikt z tego samochodu nie będzie korzystał, na pewno podejrzewam, że tylko i wyłącznie do ratowania życia, mienia, osób, zwierząt i innych, nie daj Boże, innych przypadków. Chciałbym tylko podziękować panu wójtowi, wszystkim paniom i panom sołtysom, którzy się zrzucili na ten samochód. No tych, to z PKP nikogo nie ma, więc nie będę tutaj dziękował, ale jeszcze raz tym, którzy tu są i zrzucili na ten samochód, to wielkie, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu wójta gminy Bobrowo, pana Pawła Kląskiego. Ja ze swojej strony i też pewno ze strony też Rady Gminy chciałbym wam tutaj pogratulować druhnom i druhom, całej drużynie młodzieżowej zakupu samochodu. Jak tu pan komendant powiedział, no nie jest nowy, ale jest bardzo zadbany i bardzo efektownie jest naprawdę oklejony. Robi wrażenie. No liczymy, że na pewno wam będzie to służył przez wiele lat. Macie, jesteście prężną jednostką, jak macie tutaj też, jeździcie na akcje, są też i seniorzy. Drużyna młodzieżowa też zawsze uczestniczy tutaj w naszych tutaj gminnych, teraz przecież i w powiatowych, niedawno się odbyły zawody drużyn młodzieżowych. Ale muszę was pochwalić, że jesteście bardzo aktywną jednostką, korzystacie naprawdę z różnych źródeł, jak tu jest tym przykładem na przykład z tego PKP, czy dobrze wam się współpracuje z dużą częścią rad sołeckich, czy z gminą. Sprzętu macie bardzo dużo, teraz czekacie jeszcze, macie marzenia zakupić jeszcze ten samochód do wymiany, ten średni. Gmina Bobrowo, tak jak na ostatnim spotkaniu mieliśmy tutaj z panem marszałka, ta kwota, która była jest zabezpieczona w budżecie
na przyszły rok. Życzę Wam, żeby się udało to zrealizować. No jak mówiłem też Wam, że w poniedziałek będę tutaj reprezentował gminę, będą zapisy u notariusza na powiększenie tutaj tej działki, na rozbudowę GOK-u o Waszą remizę. Gratuluję Wam jeszcze, no i życzę tutaj dalszej takiej działalności i współpracy nie tylko z władzami lokalnymi, ale też, żebyście tak też jak najbardziej współpracowali jak do tej pory z ludnością sołectwa Bobrowo i nie tylko. Gratulacje. Czy ktoś z zaproszonych gości ma życzenie zabrać głos? Ja dzisiaj w imieniu koleżanek z Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrowie chciałabym serdecznie pogratulować naszym strażakom tego sukcesu. Cieszymy się, jesteśmy z Wami, zawsze gotowe do współpracy. Sukces to nie przypadek, to nie jest też coś, co się nam należy, ale sukces to ciężka praca, ofiarność, a przede wszystkim miłość do tego, co się robi. I my dzisiaj, kobiety, życzymy Wam dalszych sukcesów w służbie pożarniczej. Od nas dziś dostajecie świętego Krzysztofa. Niech Was zawsze szczęśliwie prowadzi do domu. Ja ze swojej strony chciałem serdecznie Wam podziękować jako zarząd oddziału gminnego, że pozyskaliście ten samochód. Na pewno będzie Wam dobrze służył i miejmy nadzieję, że będzie tylko wyjeżdżał na tak zwane pokazy i uczestniczył w lokalnej tutaj grupie Bobrowo. Jeszcze raz serdecznie gratulacje i taki skromny prezent od zarządu oddziału gminnego. Kaśnica byle tylko stała nieużywana ani razu. Szanowni Państwo, nie byłoby dzisiejszej uroczystości, gdyby nie wsparcie władz, instytucji państwowych oraz prywatnych firm. Z tej okazji przygotowaliśmy drobne upominki. O wręczenie upominków proszę prezesa jednostki OSP Bobrowo Drucha Krzysztofa Ćwikmińskiego oraz naczelnika Drucha Marcina Gmińskiego. Proszę o wystąpienie pana wójta, pana Pawła Klonskiego. Prosimy przewodniczącego Rady Gminy Bobrowo pana Ryszarda Wodarczyk wraz z radnymi.
Poproszę panią sołtys Grażynę Kadubowską, panią Zuzannę Stefańską, panią Mirosławę Załęską, panią Danutę Dylewicz. Zapraszam przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu. OSP w Jastrzębiu przekazała nam radiostację do nowego samochodu. Także dziękujemy bardzo. Dostaliśmy informację, że pani wiceminister no niestety przyjedzie troszeczkę później. Także w imieniu pani wiceminister zapraszam panią Żanetę Karbowską, która też nam pomogła wiele przy tym samochodzie, bo gdyby nie pośrednictwo pani Żanety, to też tak szybko, wiadomo, nie udałoby nam się to uzyskać. I pani Żaneta też jest w sumie w tym momencie przedstawicielem PKP Intercity, bo też pani Żaneta działa między nami a PKP Intercity. Także dziękujemy bardzo. W tej chwili nastąpi złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości. Pododział baczność! Pododział na prawo! Patrz! Druhu prezesie, dowódca uroczystości, druh Szerszeń, melduje o zakończeniu uroczystości zbiórki. Pododział baczność, pododział w tył, rozejście, pododział pocisk.